Minęła 19.30. Na Kompas Talk zaprasza Tomasz Słodki. Witam Państwa, jest piątek, 8 lutego 2013 roku. Dziś będziemy rozmawiali o Laosie. Laos to państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na Półwyspie Indochińskim. W całym kraju mieszka 6,5 miliona ludzi. Panuje w nim ustrój komunistyczny, a jedyną legalną partią jest Laotańska Partia Ludowo-Rewolucyjna. Oglądacie Kompas Talk. Rząd dzieli ludzi na trzy grupy w zależności od wysokości, na jakiej mieszkają. Laotańczyków nizinnych, wyżynnych i górskich. Zapraszam na Kompas Talk na żywo w internecie. Kompas.org.pl. A moim gościem jest dzisiaj Katarzyna Dmochowska, podróżniczka. Witaj, Kasiu. Witam. To nasze trzecie spotkanie. Raz byłaś u nas w studiu podczas Kompas Talk, a raz na oku podróżnika. No i dziś właśnie o Laosie będziemy rozmawiali. Dawno temu byłaś w tym miejscu? Kilka lat temu, dokładnie w 2009 roku. Co cię urzekło w Laosie? Najbardziej urzekli mnie ludzie. Bardzo ludzie są tacy szczęśliwi. Mimo wielkiej biedy, jaka tam panuje, dzieci podbiegają do turystów, uśmiechają się, krzyczą sabadi, co oznacza dzień dobry. Wyjątkowo bardzo mi się spodobało właśnie z tego względu, że ludzie są właśnie tacy uśmiechnięci, zadowoleni, że poza tym bardzo dbają o turystów. Trzeba przyznać, że rynek jest nastawiony na turystów, mimo wielkiej biedy, jaka panuje w tym kraju. I dość łatwo jest przemieścić się z miejsca na miejsce, dość łatwo jest podróżować. Mogę powiedzieć na przykład o takich dwóch miejscach, które najbardziej mi się spodobały. Mhm. Jakie to miejsca? I te dwa miejsca to jest Luang Prabang, to jest bardziej na północy kraju, oraz miejscowość Van Dien. To miasta, wioski? No to takie, powiedzmy, że miasteczka, wioski, coś w tym rodzaju. Na pewno to nie są duże miasta. Dużym miastem jedynym to jest właściwie stolica Vientiane, która i tak jest bardzo małym miastem w stosunku do innych stolic krajów azjatyckich, czy w ogóle innych stolic na świecie. Także Laos pod tym względem jest bardzo taki oryginalny, muszę przyznać. A jeśli chodzi o te dwie miejscowości, które, czy te dwie wioski, które ci się tak spodobały, co tam było fajnego? Van Dien to jest właśnie taka bardziej wioska dla turystów, gdzie można właściwie zrobić wszystko. Jeżeli ktoś przyjeżdża na przykład na imprezę, wybawić się, to tam Laotańczycy oferują tak zwany tubing. Tubing jest to spływ po rzece Nam Song, w tamtym miejscu jest taka rzeka Nam Song, która się nazywa. I spływa się na takim pontonie dmuchanym. Mniej więcej co kilkaset metrów jest bar. Ten spływ jest w ogóle w ciągu dnia. Zatrzymuje się co te kilkaset metrów. Są tacy wyławiacze tych pontonów. Można łatwo tam sobie do brzegu dobrnąć. Następnie idzie się na taką wielką scenę, gdzie wszyscy tańczą, jest muzyka bardzo głośna, gdzie oczywiście można się napić alkoholu, i to w biały dzień oczywiście. A jeżeli komuś się nudzi, to w zależności od baru są różne atrakcje. Czasem jest to zjeżdżalnia, czasem są to kąpiele błotne, a czasem są takie wyciągi, z których się jakby skakuje do rzeki. Czyli takie sporty ekstremalne trochę. A powiedz, tak. A jak się zjeżdża, to długo trwa taki spływ? Może trwać cały dzień. O. Tak, jak najbardziej jest to od rana tak właściwie do wieczora impreza. Oczywiście najwięcej Brytyjczyków jest na tego typu imprezach. Uważam, że jest to fajne, ale jest to tylko jedna z takich ciekawostek dotyczących Van Dien. Ponieważ jeżeli ktoś lubi się wspinać, i to taka wspinaczka, tak zwana outdoor, to jak najbardziej może spróbować to zrobić Van Dien. To o tym za chwilę. Zobaczmy teraz twoje zdjęcia. Co to jest? Tutaj przekraczam granicę pomiędzy Tajlandią a Laosem. Tutaj? To jest właśnie pierwsza miejscowość przygraniczna w Laosie. Taki domek? Również tak, taki domek. Tak to wygląda, architektura tamtejsza. Zobaczmy kolejne zdjęcie. To mieszkańcy, lokalni? Tak się właśnie przemieszczają lokalni. I nikt nie ma pretensji, że ktoś wszedł na bagażnik i jedzie tam na przykład 10 osób. A to? Nie, wszyscy są zadowoleni. A tutaj jedna z takich kapliczek przy świątynnej, to jest właśnie też również kaplica, znaczy przy świątyni, jak widać, rzeźby, gdzie jest piękny widok na okolice. To było akurat w okolicy Luang Prabang. Oglądamy cały czas Kompas Talk na żywo w internecie. Kasia Dmochowska jest naszym gościem, a jeśli chodzi o religię, to jaka religia? Głównie buddyzm.
Znaczy, oczywiście są różne religie, które się ze sobą mieszają. Natomiast, tak jak też tutaj widać było po świątyni, trzeba przyznać, że ludzie dzięki temu, że wyznają buddyzm, są bardzo właśnie szczęśliwi, otwarci, szanują innych ludzi, szanują również naturę. Może dlatego właśnie się tak dobrze tam czułam. Wspomniałem na początku, że rządzi tam partia komunistyczna. Czy ten komunizm przypomina ten komunizm, który był w Polsce, który znamy z naszej historii? Nie, zupełnie nie. Jest to zupełnie inny typ komunizmu. Tutaj, tam właściwie, ludzie są zadowoleni z tego, co mają, mimo że... Nie mają wiele. Nie mają wiele, tak. Mają wręcz bardzo mało. Są zadowoleni, są bardzo pozytywnie nastawieni i do siebie, i do turystów, i w ogóle do życia. Poza tym nie ma właśnie takiego reżimu, to nie jest państwo milicyjne. Także zupełnie tego w ogóle nie da się prawie że odczuć. Dosłownie jest wręcz ciężko odczuć komunizm, podróżując. Gdzie nocować? Nocować można w hostelach. Znaczy w hostelach takich, powiedzmy, przystosowanych, są to takie domki przystosowane dla turystów. Troszeczkę źle to ujęłam, no bo to nie jest taki typowy hostel, który jest w Europie. To zupełnie inaczej to wygląda. Powiedzmy, że to są takie domy gościny przystosowane dla turystów. I część to są takie hotele, hoteliki i coś a la hostele, czyli takie tańsze rodzaje hoteli dla młodych ludzi. Tylko właśnie wyglądające troszeczkę inaczej niż u nas w Europie. Bądź można mieszkać u tamtejszych ludzi, w ich własnych domostwach. Czyli zapraszają do siebie po prostu. Tak. Drogo jest tak? Nie, jest bardzo tanio, za kilka dolarów, dosłownie za $5 można wynająć sobie w całkiem dobrych warunkach jeden pokój. Oglądają Państwo Kompas Talk na żywo w internecie. Przypominam, 9 lutego w sobotę, trzecie oko podróżnika. Można odwiedzić nas w Aroma Espresso Barze w Warszawie przy ulicy Kluczej albo oglądać na żywo w internecie przez stronę kompas.org.pl. Będzie dużo ciekawych spotkań z podróżnikami, m.in. o Korei Północnej z Andrzejem Boberem. Będzie też wystawa aktów Patryka Martusia, który namaluje dla nas na żywo live act. Tu Kompas Talk. Wracamy do zdjęć. Wracamy do rozmowy o Laosie. Kasiu, powiedziałaś o jednej miejscowości, wiosce, która Ci się podobała, druga? Druga jest to Luang Prabang. Jest to bardziej miasteczko niż wioska. Bardzo ładne, bardzo polecam, żeby tam właśnie się wybrać. Nie tylko przez wzgląd na to, na taką i architekturę miasta, i taką fajną, chilloutową atmosferę, natomiast również są właśnie przepiękne widoki i jest dużo takich ciekawych miejsc do zobaczenia. Na przykład jest taki wodospad Tan Tong, w którym można się również wykąpać. Pod tym wodospadem jest taki piękny taki staw wodny z bardzo czystą wodą. Uwaga, również jest pijawkami. Także trzeba uważać niestety. Natomiast poza tym jednym nieprzyjemnym, że tak powiem, zwierzątkiem, które tam żyje w środku, to jest naprawdę cudownie. Można się pokąpać w jednej z najczystszych wód, jakie widziałam w życiu. Co jeszcze? Można oczywiście jeździć na słoniach, tak jak i w wielu innych miejscach w Azji. Tak, zdecydowanie to jest bardzo popularne w Laosie. Jest wiele również innych atrakcji. Można się troszeczkę pospinać na skałkach, również to można zrobić w tej miejscowości, o której wcześniej mówiłam, Van Vien. Mhm. Również występują jaskinie skalne, w tym takie jaskinie wodne. No właśnie, o te jaskinie chciałem zapytać, bo to jest tak, że w jaskini na przykład jest świątynia i można do niej dotrzeć tylko poprzez wodę.
Niedaleko Luang Prabang właśnie znajduje się taka świątynia. Jest ona w tej chwili popularna dla turystów właśnie z tego względu, że jest taka niespotykana. Większość świątyń to są wybudowane budynki, do których się wchodzi z lądu i tak ciężko jest sobie wyobrazić, że może być nie dość, że świątynia w samej jaskini, to że jeszcze nie za bardzo jest dostęp do niej z lądu. I jest to właśnie taka świątynia, która kiedyś, za czasów, kiedy było dość niebezpiecznie, no oczywiście różne napady się działy w Laosie i tam zdarzały się takie momenty, że okoliczna, miejscowa ludność kryła się w środku jaskini i tylko nieliczne osoby, które też potrafią chodzić bardzo dobrze po skałach, spinać się wręcz, po prostu wiedziały, jak tam dojść z lądu. A z wody tego nawet za bardzo nie widać, bo to jest dość dobrze ukryte. Także w tym momencie ta świątynia w jaskini była schronieniem dla wielu osób. Uratowała życie po prostu wielu osobom. Jeśli chcemy wybrać się do Laosu, to musimy mieć wizę? Tak, musimy mieć wizę, ale można tą wizę dostać na miejscu. Ja tak zrobiłam, że z racji tego, że nie chciałam czekać dość długo na wyrobienie wizy tutaj w Polsce, wyrobiłam ją sobie na miejscu właśnie przekraczając granicę wodną, tak jak pokazywałam wcześniej, przez rzekę Mekong i tam na miejscu można jak najbardziej wyrobić. To kosztuje kilkadziesiąt dolarów i od razu właściwie nic się nie czeka, dosłownie w przeciągu kilku minut jest już ona w moim paszporcie. Ile potrzebujemy pieniędzy na wyprawę do Laosu? Niedużo. Oczywiście najbardziej, jeżeli chodzi o wydatek finansowy, najtrudniejszy no to jest dojazd. I on kosztuje dość dużo, no kilka tysięcy złotych, natomiast to zależy jeszcze, tak, czy komuś się uda dostać. A na miejscu, jeśli chodzi o hotel, bilet, jedzenie? Jest bardzo tanio. Pokoje kosztują między 5 dolarów a 10-15. Jeżeli chodzi o wyżywienie, też jest bardzo tanio. Za chwilę wracamy do rozmowy o Laosie. Przypomnę, cały czas naszym gościem jest Kasia Dmochowska, która jest podróżniczką nie pierwszy raz w naszym studiu. Kompas.org.pl. Zachęcamy do odwiedzenia profilu Katarzyny na Kompasie, kompas.org.pl, ukośnik Katarzyna Dmochowska. Tam znajdą się zapisy naszych rozmów oraz w przyszłości także zdjęcia z Twoich podróży. Będziesz je tam umieszczała, podróży w czasie. Wróćmy do ludzi. Oni, tak jak mówiłaś, nie żyją w bogactwie, ale w ogóle im to nie przeszkadza. Zgadza się. Jest dla mnie to bardzo takie niespotykane, gdyż podróżowałam również po innych krajach w Azji i tam jednak widać, że ludzie dążą do tego, żeby zarabiać jak najwięcej pieniędzy. A tutaj ludzie są bardzo wyluzowani, jeżeli tak mogę powiedzieć. Bardzo często, jak na przykład chodziłam po górach, docierałam do takich wiosek, które ani nie mają prądu, ani nie mają bieżącej wody, gdzie nawet wodę pitną zbiera się gdzieś z podnóża góry. I mieszkańcy tej wioski stwierdzili, że oni tak chcą, mieli możliwość przeniesienia się w inne tereny, takie bardziej dostępne, bardziej cywilizowane, że tak powiem. Ale nie, to jest ich miejsce, to są ich korzenie. Tak, tak. I są bardzo zadowoleni, bardzo szczęśliwi. Jest mnóstwo właśnie wycieczek takich turystycznych, jak ja się przeszłam właśnie po górach, aż na ten szczyt tego wzniesienia, gdzie oni mają wioskę. I można jeść z takich fajnych, dużych liści, jeść oczywiście rękami, nie czyści się. A dobre jest to jedzenie? Później żadnych sztućców, bo ich nie ma. Jedzenie, powiem tak, najlepsze w jedzeniu laotańskim to jest słodki ryż. On jest taki dość klejący się. Niektórym to smakuje, niektórym nie. Mnie akurat to smakowało. Natomiast jeżeli chodzi o takie smakołyki laotańskie, to ja akurat osobiście nie odnalazłam takich dla siebie. A poleciłabyś Laos na wyprawę? Tak, jak najbardziej tak, z racji tego, że tam
Laotańczycy bardzo dbają o turystów z racji tego, że jest naprawdę co zwiedzić, gdzie po prostu powspinać się, czy nawet gdzie się wybawić. Tam jest po prostu wszystko w jednym miejscu i tanio. No to zachęcamy w takim razie tak, do wyprawy. Bardzo. Dziękuję bardzo. Katarzyna Dmochowska była po raz kolejny moim gościem. Widzimy się w sobotę na Oku Podróżnika? Tak, oczywiście. I Państwa także zapraszam. 9 lutego, Aroma Espresso Bar w Warszawie, trzecie Oko Podróżnika. Dziękuję Kasiu, do zobaczenia. I do zobaczenia mówi także Tomasz Słodki. Widzimy się już w sobotę na kompas.pl. Dziękuję. Thank you.